Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty, a to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 na trybie single player i dzisiaj po raz kolejny będziemy wykonywać sobie misje, które już wcześniej robiliśmy podczas tej serii, a bodajże w sumie na początku, a dzisiaj będziemy je uzupełniać o złote medale na dobrą sprawę, dlatego po ostatnim odcinku, kiedy to zaczęliśmy właśnie wykonywać te misje, dzisiaj już troszeczkę się dozbroiłem też, zmieniłem troszeczkę tutaj uzbrojenie, zmieniłem, widzicie, wszystkie dodatki porobiłem do tych broni, jakie tutaj mogłem porobić, przynajmniej do większości. No i dzisiaj będziemy się mogli dzięki temu jakoś lepiej tutaj jeszcze pobawić. Ogólnie sobie wybiorę jakiś może pistolecik, którym dzisiaj się będziemy zajmować. Może tą 50-ką przerobioną. Tutaj w razie czego jest już gotowy kałaszek. Oczywiście przerobiony. Tutaj jeszcze będzie jaka tutaj broń? Tam 50-ka miała być, halo. Poprosimy 50-teczkę. Pistolet 50. Tutaj wolałbym coś w rodzaju tej broni, takie policyjne jeszcze, okej, dobra, ogólnie jesteśmy uzbrojeni po zęby, w takim razie lecimy z misją. To co pisaliście ostatnio, właśnie poczytałem troszeczkę, no i mówiliście o tym, tak jak tutaj też wspominałem, że trzeba omijać cutscenki, to już wiemy, że omijamy wszystkie cutscenki. Żeby ukończyć na przykład w jakimś tam czasie, też trzeba omijać te cutscenki. No i ogólnie nie można punktów kontrolnych, w sensie jeżeli jedziemy już na misję z naszego jakiegoś punktu, jeżeli już jedziemy właśnie na misję, to nie możemy tam zginąć czy po prostu zawalić od razu tej misji i zacząć od punktu kontrolnego, jak to zrobiliśmy ostatnio, ponieważ przez to właśnie... Ponieważ przez to nie zalicza nam później tych innych rzeczy do robienia, także... Okej. No, pisaliście też, śmialiście, kurde, że... No, że Hogaty gra na trainerze, a mówi, że umiejętność Franklina to cheaty. No, ale to są cheaty, zresztą ja trainera aż tak mocno nie używam tutaj, żeby nie było problemów. Także okej, jedziemy i próbujemy. 6 minut 30 sekund na zrobienie misji oraz 70% celności, czyli będę starał się po prostu strzelać celnie i raczej nie seriami, tylko pojedynczymi strzałami. Najlepiej w głowę oczywiście. Tak, czysta miłość. Tak jak mówiliście, nie oglądamy cutscenek. Historia nas tak średnio obchodzi. Po prostu lecimy na tryhard. Czyli pozostaje ta sama reguła co ostatnio. 3 razy 3 podejścia do jednej misji. Jeżeli się nie uda, robię ją poza nagraniem, a wam pokazuję tylko efekt końcowy. Więc dzisiaj lecimy z tą misją znowu. Wiemy już o co chodzi. Ja oczywiście elegancki już tutaj jestem, zrobiony, kolczyki w uszach, wszystko gotowe. Także możemy sobie powolutku lecieć. Nie gram na pierwszej osobie. Oczywiście musimy poczekać, to chyba dłużej potrwa chwilę. I go strąci, stanę za nim, mogę go złapać? Chyba nie, okej, dobra. What are you doing, nigga? This is the nigga moment. Okej, oczywiście, Lamar w kubotach. Ale to też zauważyłem ostatnio, że jak poglądałem swój stary odcinek, to tam też skomentowałem, o, Lamar w kubotach, no i w skarpetkach. No, no tak, właśnie, to się rzuca w oczy. Ale porównanie Franklina z wtedy do teraz, no to jest niebo a ziemia. Dobra. To Vespucci Beach. Dobra. Ej, kuzyn. Musieli gdzieś go tu skitrać. No proszę bardzo, podchodzimy do właściwego garażu od razu. Już idą wagosi jak zwykle. Omijamy cutscenkę. No i teraz tak. No i zaczynamy zabawę tak naprawdę. Dobra, headshotik. O Jezu, headshotik. Może w ciało będę strzelał ogólnie, będzie łatwiej. Dobra, headshotiki wchodzą na razie. Sprzedajmy headshotiki, niczym świeże bułeczki. Dobra, zabity. Z 50-ką to ja mogę się strzelać. Dobra, tutaj gdzieś na górze powinni być. A pierdziele.
Dobra, wyrwał, dziękuję. Wyrwał. Kto strzela na górze? Wyrwał, dziękujemy. W ogóle kupiłem sobie oczywiście kamizelkę, co by nie było żadnych problemów z misją. Okej, okay, on tu się zatrzyma. Dziękuję. Patrzcie, tutaj jeszcze będzie to. Okej, okay, świetnie. Miejmy nadzieję, że te 70% zachowamy, bo już w sumie oddałem kilka strzałów takich niecelnych z dupy. Także okej, okay, nie zapalę się, miejmy nadzieję. Okej. Okej, okay, ten typiarz. Czyli tak, wchodzimy do samochodu. Nie musimy za nim długo jechać, byle go dogonić po prostu i zestrzelić. Także proszę bardzo, szybko chodź tu, Lamus. Lamus, szybko wsiadaj, mamy pod kolor twojej czapeczki samochód. Okej, okay, no i dobra. No i teraz pozostaje nam, dobra, nie gadać tam tak. Pozostaje nam złapać go. Miejmy nadzieję, że te 70% celności zachowam. Nie wiem, może jeżeli nie zachowam teraz, to zacznę po prostu strzelać w głowy, nie w głowy, Jezu, zacznę strzelać po ciele, bo teoretycznie chyba to też się liczy jako trafienie, a wiadomo, że im więcej odda się strzałów, chociażby właśnie w ciało, ale celnych, no to tym łatwiej jest ukryć te niecelne strzały pojedyncze, tak? Okej. Dobra, bo było kilka niestety takich, gdzie strzeliłem nie wiadomo gdzie w sumie. Dobra, kurde. Bo ma pod tyłkiem porządny silnik, no w sumie coś w tym jest, nie? Jednak. Okej, koleś wjechał teraz sobie tutaj. No i my robimy tak i czekajcie, gdzie jest celownik. A, celownik. To było dobre. Koleś się przewrócił. Chogaty się tak namyślił i pyk, jeszcze headshotik, a co tam. Dobra, bierzemy motocykl, który w ogóle był zielony, i udajemy się do myjni. W ogóle tutaj Lamus będzie jechał naszym bulecikiem. Proszę bardzo. Chyba nie ma teraz jakiegoś nakazu, żeby się nie rozbijać. 6 minut i 30 sekund. To musimy jeszcze zrobić tutaj. Nie wiem, jak też ma się posiadanie trainera do ogólnie zaliczania misji, czy cokolwiek, nie wiem, ubywa nam. Czy jeżeli na przykład ja bym czas cofnął, albo nie wiem, albo bym przyspieszył motocykl, żeby szybciej się dostać, albo po prostu bym się teleportował, czy by to cokolwiek zmieniło, nie mam pojęcia. Możecie oczywiście pisać w komentarzach, a właśnie, bo jeszcze nie było mojej formułki najlepszej na świecie. Czyli oczywiście przypominamy, że jeżeli odcinek wam się spodoba, jeżeli pomysł wam się podoba i robienie tych misji na złoto, możecie zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem, na co najbardziej liczę, właśnie na te komentarze wasze. No i oczywiście możecie się zarejestrować z linku referencyjnego, który w opisie pod filmem się znajduje się. Dobra, i teraz lecimy, proszę bardzo, 300 metrów. 300 metrów i będziemy na miejscu, także dosyć szybko chyba poszło. Chociaż patrzę, jest 8 minuta nagrania, my zaczęliśmy w której? No gdzieś tam w drugiej chyba, nie? Dobra, na myjnie miałem dojechać, okej, okay, jestem. Dobra, proszę bardzo, cutscenka off. Ukończono i co będzie? Rozwini! Jest złoto! 70%! Czas misji 6 minut 15 sekund! Ej, ludzie, my się ledwo wyrobiliśmy tak naprawdę. Tak naprawdę 6 minut 15 sekund, kiedy było 6 minut i 30 sekund na zrobienie misji na złoto. To jest chyba dobry wynik, ale szczerze powiedziawszy, ja się zastanawiam, gdzie można jeszcze ukrócić czas. Czy na przykład można byłoby zdjąć kolesia ze snajperki, jak od razu zaczął uciekać? Mi się wydaje, że tam może trzeba byłoby to ukraść. No ale dobra, kolejna misja zrobiona już na 100%, także lecimy dalej. Komplikacje. Która to była misja? Ukończ misję, po prostu co mamy zrobić? Nie dotykaj, nie odnieś żadnych obrażeń w walce z Siemionem. Gryź grządkę, znokautuj ogrodnika, atakując z zaskoczenia. Czyli my będziemy chyba napadać na dom Michaela tam czy coś. I ukończyć misję w 5 minut. Czyli tak, ja sobie zapiszę na karteczce 5 minut. 5 minut max. I żeby znokautować ogrodnika. Atakując zaskoczenia, czyli atakując zaskoczenia, czyli będziemy musieli jakoś podejść, chyba go zajść od tyłu i dupnąć go. Dobra, dobra, filmik, jak najszybciej.
Mr. Kenneth. Where we at? Financing. Okej. Czyli mamy ten kilometr 78. Z tego co mi się wydaje, właśnie komplikacje to była misja, w której Jimmy Boy, czyli syn Michaela, niby kupił ten samochód. My idziemy go ogarnąć tutaj jako Franklin, jako przydupas Siemiona, także jako przydupas Szymona, ale z niego Szymon jest. Kurde, dobra. No i tam spotykamy właśnie komplikacje, czyli Michaela, okej. Okay. Michaela, który tam się chyba samochodkiem dupnął. When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Mogę go rozłączyć? Nie pamiętam, czy ja mogę ich rozłączać w trakcie misji, szczerze powiedziawszy. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Dobra, zamknij mordę, Siemion. Muszę znokautować tego ogrodnika, kurde. 5 minut jeszcze. Nad 5 minutami ja się będę zastanawiał, kurde, za chwilę, ale znokautuj ogrodnika, to mnie bardziej zastanawia. Jak ja go mam tylko znokautować po cichu? Czekajcie, to ja muszę użyć tutaj tajnej opcji skradania się chyba. Mogę po prostu sobie wejść? Chyba nie. To jest ogrodnik. Ja go mam po prostu dupnąć. Ja nacisnę prawy przycisk myszy, a później lewym. I zobaczymy, czy to w ten sposób będzie. Nieuzbrojony trzymając prawie, naciśnij R, aby go obezwładnić. Dobra, okej. Okay. Udało nam się. No i teraz zakończyć to w 5 minut. Także już możemy się śpieszyć. No już. Spokojnie. Spokojnie, wchodź, otwieraj tutaj garażyk. Co ty robisz? Co ty? Jezu, Franklin. Franklin, mamy 5 minut czasu tylko! 5 minut. Okej, okay, to wbijamy od backdora w takim razie. No ja pierdzielę, gdzie ja miałem wejść? No i dupa będzie. Coś. No i czuję, że będzie dupa. Nie zdążę tego zrobić w 5 minut, bo. Naciskając, okej, okay, dobra. Zapomniałem kompletnie, z której strony ja tu miałem wejść. Okej, okay, przynajmniej spróbowałem. O! A bitch! Okej, nie będziemy was niepokoić, spokojnie. Ups. Aha, czy ja miałem to zrobić na cicho? Okej, okay, czyli zaraz do was wrócę. Okej, okay, dobra, jesteśmy z powrotem, jak słychać już. Jesteśmy z powrotem w domu. Okej, okay, i teraz tak, musimy odzyskać samochód. Niebieskie znaczniki dźwięku na radarze wskazują, jak głośno się poruszasz. Poruszam się na szczęście bardzo cicho. O, to jest jeszcze ten trener, super. No i okej, okay, bez problemu dostajemy się do samochodu w tym momencie. No i kradniemy i robimy wypad. Wypad z bazy, kurde. Proszę mi otworzyć. W 5 minut, muszę cały czas tutaj czas ogarnąć. Cały czas ogarnąć czas, yeah. Dobra, odbierz to. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Hey Simeon, Simeon. Bring the repossession to me this time. I can have it back. Bring me this car to me. Bring the car to me, my friend. My friend Franklin. Wow, wow, wow. Myślałem, że mogę użyć super umiejętności. Okay. O jest ten brzydki Michael tutaj jeszcze. Jest ten brzydki Michael. Unlikely. Considering my son just got the car, and looking at the way you're going about this, my guess. Okay. No, tak, bo tutaj właśnie tak mówiłem wcześniej. Tutaj jest to z Michaelem, że Michael nie lubi, jak go się tam owala. No, ale okej, nic nie mamy o uszkodzeniach samochodu. W takim razie 5 minut. 5 minut i tylko tego ogrodnika. Super, najlepszego. Dobra, super, jesteśmy. No, jesteśmy! No, dawaj! Bo się nie zdążę w 5 minut. Dobra, wjedź przez okno salonu. No, to było zawsze genialne. To było świetne. Wbijamy się, pyk, kurde!
No dobra, proszę. Wyłączcie cutscenkę. Pobij Siemiona, dobra. Pyk cię, ziomuś. Ziomuś, kopa dostajesz na mordę, po prostu pyk. Jak w bulim. Czy to się też do 5 minut zalicza? Proszę bardzo, pyk. Pyk, ziomek, ty nawet nie zdążysz nic zrobić, okej? No i co, misja będzie zaliczona, super. Rozwiń. Nie dotykaj, okej, fajnie, super. Ale widzicie, zrobiliśmy w tym momencie te dwa punkty, których nie mieliśmy wcześniej zrobionych, zaliczonych, czyli 5 minut, żebyśmy zrobili misję w 5 minut, wykonaliśmy misję w 5 minut, no i udało nam się jeszcze po prostu klepnąć ogrodnika, że tak powiem, chociaż Jezu, klepać ogrodnika to brzmi bardzo źle w innym kontekście, że tak powiem. No ale tak, zaliczyliśmy, okej. No i mamy teraz ostatnią na dzisiaj chyba misję, tak myślę, do zrobienia na złoto, czyli ojciec i syn. Co my tu mamy do zrobienia? Błyskawiczny chwyt, uratuj Jimmy'ego w ciągu 10 sekund, ani draśnięcia, dostarcz samochód Amandy bez zarysowań. Jeżeli pamiętam, to możliwe, że to było to z odzyskiwaniem Jimmy'ego, że on gdzieś tam latał po samochodzie czy po czymś. No ale nie wiem, szczerze powiedziawszy, więc będę musiał to włączyć jeszcze raz. Jimmy, 10 sekund, ja sobie na kartce zapisuję. W 10 sekund Jimmy'ego, ja go chyba w 17 złapałem tak jakby. No i żeby Amandy bez zarysowań, samochód bez zarysowań. Ciekawe, czy jakbym... czekajcie, bez zarysowań. Ciekawi mnie pewna sprawa, czy jak ja bym zaczął robić tę misję... I czy jeżeli bym naprawił samochód pod koniec wykonywania tej misji i później dopiero ten samochód oddał tak jakby, to czy zaliczyłoby mi to, że samochód jest bez tego draśnięcia jakby, okej. Super, tu była ta najlepsza muzyczka. Weźmy auto Amandy, okej, czyli po pierwsze nie możemy za bardzo się nim zderzać. Jestem w naszej łodzi na Western Highway. It's been stolen. What? The yacht's been stolen? Kradli jacht? I was trying to sell it. I know you didn't want it sold, but I need money. And no, to są te misje z Super Jimmy'm, który denerwował wszystkich. Alright, I'm coming. Okej, czyli tutaj tak, tutaj musimy się patrzeć na dwie rzeczy. Nie musimy się patrzeć na ogólny czas wykonywania misji, tylko żeby nie zarysować samochodu Amandy z tą rejestracją Krystal, czyli tym samochodem, którym jedziemy, więc będę obserwował ulicę, żeby się właśnie nie dupnąć. No szkurde! I mam nadzieję, że to ani rysy nie będzie, że aż takie, tylko żeby nie zniszczyć za bardzo tego samochodu. No i żeby w 10 sekund pochwycić właśnie naszego syna. Tam była chyba jakaś dupna minigierka, z tego co pamiętam. Mam dziwne wrażenie, że na jednej próbie nie zakończymy tego. Mam takie dziwne wrażenie, nie chciałbym... Mam nadzieję, że mylne wrażenie. Ale po prostu mam taką nadzieję, że nie będziemy musieli jakieś dziwne minigierki tam robić. Kurde, ale pamiętam, że coś głupiego tu było w tej misji. Nie podobała mi się jakoś mocno ta misja. Okej. Dorwiemy ich. No i czy teraz już się zaliczają? Nie, jeszcze się nie zalicza tych 10 sekund chyba. Nie wiem, kiedy się będzie to zaliczało. Bo tutaj trzeba było prowadzić i coś tam jeszcze robić chyba naraz. Okej, no plus ta ciężarówka jest szybka. Szybsza niż auto Amandy, jak widać w tym momencie, bo jadę na maksa szybkości. No szkurde! Pierdziele. Pierdziele. Jeszcze raz. Ale nie dupnąłem się, widzieliście? No szkurde, no jak... Wszystko leci nam przed szybę, no to trudno jest się nie dupnąć w coś. Nie wiem, 10 sekund gdzieś ta akcja ratunkowa, ale 10 sekund... Czym? Dobra. Dobra, Jimmy. Dawaj, Jimmy! No byłem pod tobą zaraz, Jimmy! No i co? Kolesie dostają, w ogóle nic się nie dzieje ziomkowi.
jest chyba te 10 sekund teraz. Dobra, Jimmy wpadł. Mamy Jimmy'ego. No i teraz chyba wystarczy dokończyć misję, bo już będzie z samochodem i już będzie z Jimmy'im teoretycznie. Także czekamy. Okej, co tu się jeszcze zdarzy? No ale ten samochód się dymi z dupy kompletnie. Nie mam pojęcia dlaczego. Dobra, jest Franklin. Okej, no i co teraz? Ja mam jeszcze gonić tę ciężarówkę? No, czas odbić łódź, no oczywiście. No patrzcie, to jest prawie jest niezarysowana. Aha, bo ten samochód chyba się miał zepsuć. Okej, dobra, czyli to było skryptowane. Okej. Dobra, jedź do Los Santos Customs. No, czyli prawdopodobnie udało nam się to zrobić w 10 sekund, bo ja raczej wątpię, żeby długo nam to teraz zajęło, jak się odkąd się pojawiła ta ikonka. Dosyć szybko to zrobiliśmy. No, jeżeli chodzi o samochód, o zarysowania, to na dobrą sprawę też mamy tylko te dwie ryski takie. Więc mam nadzieję, że nam to zaliczą i będzie zaliczona misja. Jak nie, no to kolejną próbę już chyba wykonamy dopiero na kolejnym odcinku, tak mi się wydaje. Dobra, zamknij ryj, Jimmy, bo ty się nadajesz co najwyżej tam do grania w te gierki swoje. Kurde, idź tam do pokoju, graj sobie w te gierki. Kurde, idź zabijać piksele. Dobra. Uderzył bem w asfalt, no spoko. Ogólnie to była fajna historia w GTA 5, z tego co pamiętam. Tak sobie czytam teraz, co oni tutaj gadają. Słucham sobie tego, co właśnie mówią i tak sobie myślę, to była naprawdę fajna historia, bo wiecie, był sobie ten Michael, miał tu syna, tutaj poznał Franklina, który chciał go przed chwilą okraść. Teraz wraz z nim wykonali taką ciężką w sumie robotę, bardzo ciężką. No i wiecie, i tu taki ziomal, no! Myślę, że mówię, że największa, najfajniejsza więź się właśnie zrodziła między Michaelem a Franklinem jako głównymi bohaterami tutaj. Była jakaś więź pomiędzy Michaelem a Trevorem wcześniej. Na pewno Trevor i Franklin jako duet tak średnio pasowali. Nie było raczej takiego czegoś, żeby się zżyli ze sobą mocno. Ale jeżeli Trevor odwalał, to ja się nie dziwię. To mogliby tu zostać nawet bez Trevora we dwóch. Na dobrą sprawę. No okej, miejmy nadzieję. Ja szczerze chciałbym, żeby to się zaliczyło teraz. Jeżeli nie, to będę próbował po prostu w kolejnym odcinku już, bo ten odcinek tutaj jest około tych 25 minut już. Także, no, tak jak mówiłem, no chciałbym te około 25 do 30 max minut utrzymać. Proszę bardzo. Śpieszyć się nie muszę, ale i tak chciałbym jednak tutaj zrobić coś. Także proszę. Napraw samochód Amandy, no. Aha, bo ja wyjechałem niby z tego. No to jak mam naprawić samochód Amandy, a miał być bez zniszczeń, no to co? To o co chodzi? No, tylko naprawić chyba mieliśmy. Także patrzcie, no przecież jest bez zarysowań w tym momencie. Ten samochód. Okej, jedź do domu Michaela, bo Michael został uderzać łbem o beton. Aplikację iFruit na swojego smartfona lub tablet, auto i tworzyć. Zajrzyj na Rockstar Games. Aha, no w sumie ja tego miałem to zrobić kiedyś, ale jakoś nie ściągałem już. Okej, dobra, jedziemy stąd. Okej. Nie zarysować tego samochodu, chyba że teraz chodzi o to, żeby nie zarysować. Jeżeli tak, to miejmy nadzieję, że uda mi się zrobić to bez najmniejszej nawet ryski. A 10 sekund się zaliczyło.
Więc okej, lećmy już. W takim razie w sumie mógłbym już chyba kończyć powolutku odcinek. Nawet jeżeli się nie uda, tutaj jak mówiłem, no skontynuuję to najwyżej szybciutko w kolejnym odcinku na sam start. Także oczywiście, jeżeli macie jakieś pomysły, możecie dawać znać w komentarzach pod filmem. Jeżeli film wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę. Właśnie dać znać w komentarzach pod filmem o jakichś pomysłach, czy wam się spodobało, czy może coś nie. Jeżeli tak, zapraszam do dyskusji. Oczywiście możecie też zarejestrować się z linku referencyjnego, który znajduje się w opisie pod filmem. No i co? Pozostało mi dostarczyć samochód, sprawdzić wynik i się z wami już tak konkretnie pożegnać. Także dojeżdżamy. Proszę bardzo, samochód wygląda pięknie. Także zostaje chyba opcja tych 10 sekund. I zaraz zobaczymy, wszystko się okaże. Ukończono. 13 sekund, no ja pierdzielę. Okej, będzie jedna rzecz tylko do zrobienia. W takim razie ja dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, no i na razie, pa, pa.